Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, zapraszam Cię na część kolejną powtórzenia z geometrii trójkąta. Czym będziemy zajmować się na tym spotkaniu? Otóż na tym spotkaniu skoncentrujemy swoją uwagę na te trudniejsze zadania związane z trójkątami. Oczywiście główne trójkąty, które musisz znać przystępując do matury, to trójkąt równoboczny, prostokątny, równoramienny. Musisz wiedzieć, jakie to są trójkąty, jakie mają zależności na bokach, na kątach, ale oprócz tego musisz jeszcze wiedzieć, jak obliczyć na przykład promień okręgu opisanego na takim trójkącie, czy też promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. I to będę chciała z Tobą głównie na tym spotkaniu powtórzyć. Oprócz tego przypomnę też pojęcie środkowej. Co to jest środkowa w trójkącie? Jakie zachodzi twierdzenie o środkowych właśnie, które występują w trójkącie i przecinają się w jednym punkcie i jakie związane jest z tym twierdzenie. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z czerwca 2019 roku. Dany jest trójkąt ABC, punkt S jest środkiem boku AB tego trójkąta, zobacz rysunek. Wykaż, że odległości punktów A i B od prostej CS są równe. Ja tutaj oczywiście przygotowałam rysunek, zapisałam, że odległość punktu A od prostej CS oznaczmy sobie, niech ta odległość będzie X, według mnie, natomiast odległość B od prostej CS to jest Y, no bo muszę jakoś oznaczyć, prawda, żeby można było mówić o wykazywaniu. I moim zadaniem jest wykazać, że X to się równa Y, ale skoro jest to zadanie dowodowe, to ja potrzebuję skonstruować ładnie założenie, teza i to, co będziemy robić, to będzie nasz dowód. A więc założeniem do tego zadania będzie nasz rysunek i to, co jest pod rysunkiem opisane. Ja tutaj tylko jedną rzecz jeszcze dopiszę, a więc to, że punkt S jest środkiem tego naszego boku AB. Jak to zaznaczyć? No najprościej by było zapisać w założeniu, że AS jest równe SB. Ale żeby nam było to wygodnie, to ja wprowadzę sobie, może niech to będzie jakaś literka A. Czyli tu będzie A, od A do S i od S do B też będzie A. Teza to jest to, co mam wykazać, a ja wprowadziłam tą odległość A od prostej CS, nazwałam X, że ma długość, natomiast odległość B od prostej CS nazwałam, że ma długość Y. I zapisałam, że X to się równa Y. No i oczywiście dowód. Ja po tym rysunku mogę sobie rysować. Po pierwsze, pojęcie odległości. Tobie odległość ma się zawsze kojarzyć z odcinkiem poprowadzonym pod kątem prostym. A więc tu mamy prostą CS. I teraz ja chcę powiedzieć Tobie, jak zaznaczyć tą odległość punktu B od prostej CS. Otóż przykładam sobie, czy to linijką, czy ekierką, ładnie pod kątem prostym, przykładam tak linijkę, czy ekierkę, żeby właśnie tą odległość móc zaznaczyć. Proszę bardzo, ta odległość, ja ją prowadzę oczywiście pod kątem prostym. No i tu sobie zaznaczmy, niech będzie jakaś literka E tu w tym momencie. To jest moja odległość i ja ją oznaczyłam odległość B od prostej CS, to jest u mnie Y. Natomiast to samo zrobię sobie z punktem A, czyli przykładam pod kątem prostym, no zrobimy to starannie, estetycznie, żeby jednak było to widać, prawda, na rysunku. Przykładam pod kątem prostym, żeby był ten kąt prosty zawarty właśnie między tą prostą CS, a tą prostą, która będzie przechodziła przez punkt A. A w zasadzie mnie interesuje tylko ten odcinek. Odcinek pod kątem prostym. Tobie zawsze odległość, zaznaczmy sobie, niech będzie F i u mnie to jest, to AF to będzie u mnie X. Tobie zawsze ta odległość niech kojarzy się z kątem prostym. Pamiętaj, odległość kojarz z kątem prostym, że musi być z wysokością na przykład w trójkącie. Odległość to jest zawsze najkrótsza pomiędzy dwoma punktami. To jest najkrótsza droga, która łączy te punkty, prawda? Czy też jak mamy odległość punktu od prostej, bo tu się bardziej pojawia pojęcie odległość punktu tego od prostej, czyli najkrótsza droga, jak z tego punktu dostać się na prostą, po prostu. Czyli będzie to odcinek poprowadzony pod kątem prostym, długość tego odcinka, prawda? No więc popatrz, co tutaj nam się utworzyło? Utworzył nam się tutaj trójkącik, AFS i drugi trójkącik to będzie EBS. I teraz zastanówmy się nad tym, jakie to będą trójkąty. I to, co będziemy robić, przedstawimy w naszym dowodzie. Otóż, po pierwsze, te trójkąty, jak widzimy, mają po kącie prostym. A więc zgadza się, że mają jeden kąt wspólny. Zapiszemy sobie, czyli kąt AFS równa się u mnie kątowi BES równa się 90 stopni. Musi to być zapisane, ponieważ ja dążę do tego, żeby wykazać, że te dwa trójkąty, które tutaj widzimy, ten trójkąt jeden i ten trójkąt drugi są przystające, ale żeby to wykazać, muszę skorzystać z jakiejś cechy przystawania. Czyli muszę zauważyć, co mają wspólnego te kąty. No mają po kącie prostym kąt AFS i kąt mamy BES. Dalej. Następnie ten kąt, ja bym nazwała alfa, to ten kąt tutaj też będzie kątem alfa. Ja jeszcze może zakreślę, o których trójkątach mówimy. Mówimy o tych trójkątach, które teraz na czerwono zakreskowałam. I zapiszę kąt ASF równa się kątowi, niech będzie BSE, i równa się alfa. Dlaczego to są kąty równe? Dlatego, że one są, zapiszę, bo wierzchołkowe. Kąty wierzchołkowe mają równe miary. Kąt ten jest wierzchołkowy z tym, dlatego, że mówimy tutaj o przecięciu dwóch prostych i one wyznaczają kąty wierzchołkowe, które są oczywiście parami równe, czyli ten alfa z tym alfa. No to mamy już dwa kąty. To żeby wykazać przystawanie, potrzebowalibyśmy jeszcze boku, prawda? Potrzebowalibyśmy jeszcze boku, ale z drugiej strony my możemy powiedzieć tylko o jednym boku. O tym, że od A do S, mówię o tym boku, to jest tak samo jak od S do B. Dlatego, że tu jest A i tu jest A. No dobrze, mamy bok, ale nie pasuje nam, bo cecha przystawania jest kąt, bok, kąt. I nie może tak być, to nie mogą być dwa blejakie kąty i blejaki bok, tylko to musi być kąt, bok i kąt. Czyli ja jeszcze na podstawie, że te dwa kąty są równe, wiadomą sprawą jest, że w trójkącie mamy łącznie 180 stopni, tak już dwa kąty są równe, no to te trzecie kąty automatycznie też będą równe, tylko to zapiszmy. Czyli z tego wynika, że kąt mój, teraz FAS, ten kąt, ja go może zaznaczę tutaj beta będzie, FAS równa się kątowi, niech będzie EBS równa się u mnie beta, EBS, czyli to się równa beta. Czyli skoro tak, ja już mam wszystkie kąty równe, no to mam już jakby informację, że te trójkąty na 100% są podobne. Ale ja jeszcze wiem, że mają po jednym boku na 100% równym, dlatego że to był środeczek. Ja tu zapisałam, że AS równa się SB i to się równa A. Czyli teraz musimy to ładnie zapisać, prawda? Że nasz SB jest równy AS, jest równy A, czyli dokładam jeszcze informację, że po jednym boku mają równym, czyli ja teraz zapiszę na podstawie cechy kąt, bok, kąt. To już nie musimy opisywać, bo my mamy wszystkie kąty już opisane. My już żeśmy zrobili maksymalny opis. Mamy wszystkie kąty i jeden z boków. To już teraz nie ma znaczenia, który. Bo jak wszystkie są kąty równe, no jeden bok, no to trójkąty muszą przystawać. Czyli z tego wynika, na podstawie cechy kąt, bok, kąt stwierdzam, że trójkąt AFS przystaje do trójkąta mojego BES. A skoro przystaje, to wszystkie odpowiednie boki są równe, a nas interesują odpowiednie, czyli popatrzmy, nasz bok długości x leży przy kącie prostym i przy beta, a w drugim trójkącie przy kącie prostym i przy beta leży y. Czyli ja już z tego mogę jasno stwierdzić, że moje x to jest równe mojemu y-owi, co oczywiście kończy nasz dowód. Ja miałam opisane w założeniu, co to było x, co to było y. Wiesz, dowody w matematyce mają to do siebie, że czasem wydają się rzeczy trywialne, ale musimy to jakoś opisać. Żeby to był ciąg wnioskowań, prawda? Żeby to była pełna analiza zadania. No tak, zadanie przeprowadzone z takim pełnym opisem, no tutaj po prostu nie ma jak się przyczepić. Zadanie numer 2. Oblicz wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego, która podzieliła przeciwprostokątną na dwa odcinki długości 10 cm i 4 cm. Ja zapisałam tutaj, oczywiście nazwałam sobie jeden odcinek X, drugi Y, 10 cm, 4 cm i przygotowałam rysunek trójkąta prostokątnego. My mamy wyznaczyć wysokość tego trójkąta, więc wysokość standardowo oznaczamy literką oczywiście H małe. Będziemy chcieli ją wyznaczyć, tylko że to nie ma być byle jaka wysokość. To ma być wysokość, która jest poprowadzona z wierzchołka kąta prostego. Czyli bierzemy linijkę, jakierkę, cokolwiek, przykładamy tak, żeby z wierzchołka kąta prostego była wysokość padająca na przeciwprostokątną. I ja zapiszę, no tak, żeby kąt prosty był zachowany i ta wysokość jest do policzenia H. I jak ja mam już jeden wierzchołek tak jakby tej wysokości w punkcie C, to ten drugi wierzchołek B zaznaczmy w punkcie D. I teraz dlaczego ja tak oznaczyłam? Dlatego, że w tablicach maturalnych właśnie jest wzór na to, jak policzyć to H. Tylko często młodzież nie umie go znaleźć. Ten wzór jest dosyć ważnym wzorem, choć niezbyt często stosowanym, ale jest gotowy w tablicach. Ja zapiszę ten wzór, jak wygląda on w tablicach, że h do kwadratu to się równa AD, odcinek, pomnożony przez odcinek BD. Taki dokładnie wzór jest. Wysokość poprowadzona z wierzchołka C. U mnie to jest literka h. I h kwadrat to się równa AD razy BD. Oczywiście to się udowadnia z trójkątów podobnych, ale skoro w tablicach jest taki wzór, to warto o tym pamiętać. Ja może zaznaczę na rysunku te odcinki, czyli tak, odcinek AD to jest odtąd dotąd, prawda? Moja wysokość podzieliła przeciwprostokątną na takie dwa odcinki. Jeden to jest AD, zaznaczmy, że tu jest to 10 cm, a drugi to jest BD, czyli u mnie ten jakby Y to są 4 cm, to będzie nasz Y, a to będzie nasz X. I właśnie za pomocą takiego rysunku i tego wzoru, który masz w tablicach, bardzo szybko zliczymy tą wysokość. Otóż h do kwadratu to się równa AD to jest u mnie 10 pomnożone przez BD, czyli u mnie 4. Czyli moje h do kwadratu to jest 40. Niektórzy ten wzór pamiętają jako, że h to się równa pierwiastek z AD razy DB. Tak też może być. No więc teraz pierwiastkujemy i mamy, że h to się równa pierwiastek z 40. Oczywiście przypadek z h ujemnym odrzucamy, więc nie musimy pisać, no bo jesteśmy w geometrii, prawda? No i próbujemy sobie rozłożyć. 40 zapiszemy jako 4 razy 10 i wtedy z czwórki istnieje pierwiastek, czyli będzie to z przodu 2. Pierwiastek z 4 to jest 2, a z dziesiątki no niestety pierwiastka nie ma, dlatego muszę zapisać pierwiastek z 10. I taka odpowiedź będzie odpowiedzią poprawną na maturze. Nie zostawiaj pierwiastka z 40, tylko zawsze zapisz to w najprostszej postaci. Czyli wyciągamy czynnik przed znak pierwiastka, wyciągnęliśmy dwójeczkę i mamy wynik 2 pierwiastki z 10, to jest nasza wysokość. Zadanie numer 3. W pewnym trójkącie równoramiennym dwie środkowe mają długość 18 cm, a trzecia środkowa ma długość 24 cm. Oblicz obwód tego trójkąta. Ja tutaj oczywiście narysowałam trójkąt równoramienny, prawda? I zapisałam Tobie, środkowe nie ma przyjętego oznaczenia na środkowe, więc ja nazwałam pierwszą ze środkowych S1, drugą S2 i wiem, że one obie mają po 18 cm, ale ta trzecia środkowa ma 24. I teraz co warto wiedzieć w trójkącie równoramiennym? Środkowa, co to w ogóle jest środkowa? Otóż środkowa jest to odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Zatem, skoro on jest równoramienny, to środek w podstawie, no niech będzie tu jakiś S, środek w podstawie i teraz, jak ja poprowadzę tą środkową tutaj, no to prowadźmy tą środkową, to moja środkowa, zapewne już widzisz, pokrywa się z wysokością. Moja środkowa pokrywa się z wysokością. Tak jest. W trójkącie równoramiennym tak to właśnie nam wygląda. I teraz popatrzmy, co my możemy powiedzieć. My możemy zauważyć, że nasza środkowa ma 24. Ona musi być największa, dlatego że no tutaj mamy podane, że 24 to jest największa z tych trzech środkowych, prawda? 18, 18, 24, więc ta nam wygląda jedna największa. Doprowadzimy też inne środkowe. Nie musimy wszystkich trzech, aczkolwiek no, moglibyśmy sobie tutaj oznaczyć środki, prawda? Mniej więcej tego idealnie, znowu konstrukcyjnie nie musimy, aczkolwiek no, dobrze jest zrobić super zadanie, dlatego że wtedy wszystko widać na tym trójkącie. Tu niech będzie jakieś S', S bis, to są po prostu środki. I teraz wszystkie środkowe przecinają się zawsze w jednym punkcie. Nazywanym środkiem ciężkości trójkąta to jest nie byle jaki punkt, mój drogi. To jest taki punkt, który dzieli każdą ze środkowych w stosunku 2:1. Czyli co to oznacza? Oznacza to, weźmy najpierw tą największą środkową, że jeżeli ten odcineczek, który zakreskuję, ma x, to ten, który teraz zakreskuję, jest dłuższy, prawda? On ma 2x. Jest 2 razy większy w stosunku 2:1, licząc od wierzchołka. No to weźmy inną środkową. No to weźmy teraz to. Tu jest krótsze, czyli y, a tu jest ten dłuższa część, czyli 2y. Natomiast ta trzecia środkowa jest taka, no u mnie akurat oznaczenie to jest S1, S2, ale to kompletnie nie ma znaczenia, jak ja pooznaczam, bo tutaj nie wprowadziłam tego na rysunku, więc mamy jeszcze jedną środkową i ona też ma 18, czyli, no bo jest to trójkąt równoramienny, czyli jak tu ma 2y, to tu będzie miało y, bo dwie środkowe mają taką samą długość, czyli tak samo dokładnie się dzielą. No skoro tak, to spróbujmy może tego x, y wyliczyć, może nam do czegoś będzie potrzebne to. No więc x i 2x to jest razem 3x i u mnie to jest równe 24. No to jest najdłuższa środkowa. Podzielę przez 3, wychodzi mi, że x to jest 8. No to teraz lećmy tak samo. 2y, czyli 3y, to jest u mnie 18. Podzielone przez 3 wychodzi, że y to jest 6. Co mi to teraz dało? Popatrz. Dało mi to, że tu mam taki piękny trójkącik prostokątny, nie byle jaki. Ale dlaczego prostokątny? Bo ta środkowa pokryła się z wysokością, więc tu jest ten kąt prosty i to jest jakby bardzo ważne w tym zadaniu. No to skoro tak, no to ten odcinek pasuje policzyć. No jakaś literka, niech będzie. No to weźmy sobie A. Skoro tu A, to z tej strony też jest A, no bo wysokość pada na połowę w trójkącie równoramiennym. No więc układamy twierdzenie Pitagorasa. X kwadrat, czyli u mnie 8 do kwadratu, dodać. A kwadrat równa się, czyli 8 kwadrat plus A kwadrat równa się moje 2y, a moje 2y to przecież jest 12 do kwadratu. Czyli 64 dodać a kwadrat równa się 144. No to jak przerzucę sobie 64 na tą stronę, to mi się odejmie, czyli 144 minus 64, no to będziemy mieć 80 dokładnie. No to ja to pierwiastkuję, no bo potrzebuję a do obwodu, prawda, trójkąta. No to mam pierwiastek z 80. I teraz albo pierwiastek z 80, wiesz, że 80 to jest 100 razy to i rozkładasz, prawda, i podajesz wynik, albo jeżeli nie, no to ta metoda, rozkładamy na czynniki pierwsze. Dzielimy 80 przez 2, mamy 40, znowu przez 2 mamy 20, znowu przez 2 mamy 10, znowu przez 2 mamy 5, no i niestety tylko przez 5 i algorytm się kończy na jedynce. I teraz jak pierwiastkujemy stopniem drugim, to szukamy par. Tu jest jedna para i z tej pary dwójeczka ląduje przed pierwiastkiem, tu jest druga para i z tej pary też dwójeczka ląduje przed pierwiastkiem. I to się mnoży, czyli mamy wynik taki, że nasze A to będzie 2 razy 2, czyli 4, a niestety biedna piątka nie miała pary, czyli ona zostaje pod pierwiastkiem. I mamy taki wynik, że A to się równa 4 pierwiastki z 5. Skoro tak, to ja już mogę wywnioskować, że moja podstawa AB, jak widzisz, moja podstawa AB jest 2 razy większa od tego A, czyli 8 pierwiastków z 5. Dlatego, że tu jest A i tu jest A, czyli razem 2A. No dobra, no to potrzebowalibyśmy jeszcze, może jedno twierdzenie Pitagorasa. No pasowałoby to ramię wyliczyć. To ja to ramię nazwę teraz literką B. B będzie tu, no i oczywiście B będzie z tej strony. Ale ja tylko jedno twierdzenie Pitagorasa zrobię. Dla jakiego trójkąta? Popatrz, ja tak zapiszę. Dla tego trójkąta, który teraz zakreślam. To jest taki trójkącik, układamy twierdzenie Pitagorasa, czyli to nasze A, to nasze tutaj w tym wypadku SC, czyli to nasza środkowa, ta najdłuższa, czyli u mnie 24 do kwadratu dodać. Dalej, to co było na dole, czyli na dole to u mnie było A, czyli to co wyliczyliśmy, 4 pierwiastki z 5 do kwadratu, to się równa i tu mamy B do kwadratu. No takie twierdzenie Pitagorasa, takie duże liczby, ale co to za problem, czy ma kalkulator? 24 do kwadratu to jest 576, dodać, tu mamy 4 do kwadratu, czyli 16, razy pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 5. Czyli 576 przepisujemy, dodać i tu będziemy mieć 50 i 30, czyli 80 i to się równa b do kwadratu. No to musimy to oczywiście ze sobą dodać, czyli będziemy mieć 650, w tym wypadku 6 i to się równa b do kwadratu. No skoro tak, no to teraz musimy to spierwiastkować, czyli nasze b to będzie pierwiastek z 656. No, próbujemy ten pierwiastek policzyć. Oczywiście zaczynamy, no myślimy sobie tak, no klikniemy na kalkulatorze. No tak się składa, że nie za bardzo nam to wyjdzie, więc rozkładamy sobie na czynniki pierwsze tą liczbę. No przez 2 to mamy 328. No to przez 2 to będziemy mieć 300 przez 2 to jest 150 i tu jeszcze 14, czyli będzie 164. No to przez 2 82. No to przez 2 41. No i 41, no nie jest zbyt piękna, prawda? Bo 41 to z tabliczki mnożenia, wiesz doskonale, że nic nie pójdzie, czyli przez 41 i mamy jedynkę, algorytm się kończy. No to skoro tak, no to tu mamy jedną parę, tu mamy drugą parę, no i ładnie zapisujemy, że będziemy mieć 2 razy 2, czyli 4 pierwiastki z 41. Skoro tak, to z tego wniosek, że nasze BC na rysunku to jest to samo co AC i to wyszło nam 4 pierwiastki z 41. Zatem obwód naszego trójkąta to będzie tak. AB, czyli 8 pierwiastków z 5, dodać zarówno BC jak i AC, czyli 4 pierwiastki 41 i 4 pierwiastki 41, czyli to jest 8 pierwiastków z 41. Oczywiście jest wyrażone w centymetrach, dlatego że w zadaniu były na początku podane jednostki, więc musimy skończyć jednostkami. Jedynie co mógłbyś zrobić, ewentualnie ósemkę wyłączyć przed nawias, ale to naprawdę już jest taka drobna kosmetyka. No troszkę nam zajęło twierdzenia Pitagorasa, ale twierdzenie o tym, jak przecinają się środkowe. To był punkt, tak jakby najważniejszy punkt kulminacyjny naszego zadania. Zadanie numer 4. Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym o obwodzie 24 cm. Zauważ, że ja nawet nie robiłam rysunku. Trójkąt równoboczny charakteryzuje się tym, że ma wszystkie boki równe. To nawet rysunku nie musimy robić. Wszystkie boki równe i właśnie literką A oznaczymy sobie długość boku tego trójkąta. Czyli skoro obwód to 24, to na obwód trójkąta równobocznego składają się 3 te boki. Czyli 3A to się równa 24. Jak podzielę przez 3, wychodzi mi, że A to jest 8. I jest to 8 cm. Taką długość ma ten bok. No skoro tak, no to teraz kazali nam obliczyć promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Oczywiście pojęcie okręgu opisanego na trójkącie, czy też wpisanego, wydaje się pojęciem trudnym, prawda? No, żeby to narysować i tak. Owszem, ale w zasadzie my na maturze możemy korzystać z tablic matematycznych, a akurat tak się składa, że na temat okręgu opisanego i wpisanego dużo informacji jest zawarte, tylko młodzież nie umie tego czytać. I tu jest największy problem. Po pierwsze, promień okręgu opisanego, zawsze zapamiętaj, oznaczamy dużą literką R. Okrąg opisany to jest taki okrąg, który przechodzi przez każdy wierzchołek trójkąta. I jego promień oznaczamy dużą literką R. Tak się składa, że w tablicach jest gotowy wzór na ten duże R, że to jest 2/3 z wysokości, a na wysokość w trójkącie równobocznym jest dokładnie wzór, który na pewno kojarzysz z lekcji. Jest to wzór A pierwiastek z 3/2, nawet jest to wzór ze szkoły podstawowej, więc można to łatwo sobie tutaj przypomnieć. No to skoro tak, popatrz, no to przecież mamy A, to możemy podstawić do wzoru na wysokość, czyli będziemy mieć 8 pierwiastków z 3/2. W miejsce literki A tutaj wkładam właśnie 8, bo tutaj jest 8 cm nam wyszło. No to mogę skrócić tutaj przez 2 i mamy, że H to są 4 pierwiastki z 3. Skoro tak, no to teraz przechodzę do tego promienia, bez rysunku nawet, prawda? Bo mamy suche wzory, po prostu wzory, z których trzeba umieć tylko korzystać. Że promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym to są 2/3 z tej właśnie policzonej wysokości. Tylko czasem właśnie jest tak, że młodzież w przypadku mnożenia ułamków ma problem. Jak nie umiesz pomnożyć, napisz sobie ułamek razy ułamek i wtedy zastanów się, a może coś skrócę? A jak nie umiem skracać, jak się nie da skracać, to mnożę normalnie licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem. Czyli będę miała 2 razy 4 to 8 pierwiastków z 3 nad, a tutaj 3 razy 1, czyli po prostu 3. I mamy wyznaczony promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym, oczywiście wyrażony w centymetrach, nie zapominamy, dlatego że ja obwód tutaj skonstruowałam tak zadanie, że obwód wynosi 24 cm, czyli moja odpowiedź, ten promień okręgu opisanego na nim ma długość 8 pierwiastka z 3 nad 3 cm. Zadanie numer 5. Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym o ramionach długości 10 cm i podstawie 4 cm. Czyli ramiona mają długość 10 cm, a podstawa ma długość 4 cm. Ja oczywiście przygotowałam tutaj rysunek, bo na pewno będzie nam potrzebny, ponieważ trójkąt równoramienny to już nie jest taki banalny trójkąt jak równoboczny. Kazali nam policzyć promień okręgu opisanego, czyli znowu duża literka R. Pierwsza sprawa. Na pewno, jak widzisz trójkąt równoramienny, to myślisz sobie tak, no co ja w tym trójkącie równoramiennym mogę policzyć? No jedynie wysokość, prawda? Okaże nam się ta wysokość zbawienna, wysokość, która spada na podstawę. Oczywiście pamiętamy, że wysokość spadająca na podstawę w trójkącie równoramiennym, ona dzieli tą podstawę na dwie równe części, czyli tu będzie 2, no i ta wysokość, no pasowałoby ją policzyć. No chyba, no tu nie ulega żadnej wątpliwości, że stwierdzamy Pitagorasa policzymy tą wysokość. No to zaczniemy, czyli h do kwadratu dodać. 2 do kwadratu równa się 10 do kwadratu, czyli h kwadrat plus 2 kwadrat równa się 10 kwadrat. Czyli h do kwadratu dodać 4 to się równa 100. Przerzucę 4 na tą stronę i będę miała 100 minus 4, bo przenoszę ze zmienionym znakiem, czyli 96. Spierwiastkujmy i mamy, że h to jest pierwiastek z 96. Próbujemy rozbić oczywiście znowu 96, jeżeli nie umiemy od razu to tak. Przez 2 podzielimy to 48, przez 2 24, przez 2 12, przez 2 6, przez 2 3, i przez 3, 1 algorytm się kończy. Szukamy par. Tu mamy jedną parę i tu mamy drugą parę. I z tych par, oczywiście tu dwójeczka i tu dwójeczka wyleci nam przed pierwiastkiem, czyli będzie 2 razy 2, czyli 4 pierwiastki. Tutaj niestety pary nie było, czyli to też się mnoży. 2 razy 3 to jest 6. Czyli nasz wynik, długość tej wysokości to 4 pierwiastki z 6. No ale dobra, ktoś może tak powiedzieć, no dobra, okej, wysokość, a co ma wspólnego z promieniem? Otóż moglibyśmy wykonać tu rysunek, czyli narysować okrąg opisany na trójkącie, ale będzie to większa zabawa, żeby zrobić to zadanie. Najprostszy sposób na zrobienie tego zadania to jest pomyśleć, czy jest jakiś wzór, żeby był w nim zawarty promień okręgu opisanego. No, na poziomie rozszerzonym jak jesteś, to wiesz, że chociażby w twierdzeniu sinusów występuje promień okręgu opisanego, ale jeżeli zdajesz tylko poziom podstawowy, to ty masz promień okręgu opisanego kojarzyć tylko i wyłącznie, albo aż, właśnie bardziej aż, ze wzorem na pole trójkąta dowolnego, w tym równoramiennego. Więc po to na wysokość, żeby do pola wykorzystać. Jest wzór w tablicach. Pole trójkąta to się równa a razy b razy c podzielone przez 4 razy promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Dlatego popatrz, ja nawet rysunku nie robię, ja nie rysuję okręgu. Musiałabym tu cyrkiel ładnie narysować okrąg, wtedy w tym okręgu wrzucić, prawda, ten trójkąt równoramienny, czyli musiałabym narysować taki okrąg, który będzie przechodził przez wszystkie wierzchołki. No wiadomo, że jest to możliwe do zrobienia, to nie ma problemu. To ten sposób, który ja tutaj przedstawiam, to nie jest jedyny, ale najłatwiejszy na zrobienie tego zadania. Czyli popatrzmy, a, b i c to są długości boków. To mamy 10, 10, 4. Promień, no właśnie nie mamy. Szukamy. A pole trójkąta pewnie, że będziemy mieć zaraz, jak sobie policzymy zwykłym wzorem na pole trójkąta. Zwykłym, ze szkoły podstawowej. 1/2 a razy h. No to skoro tak, no to pole trójkąta to się równa 1/2 razy. W podstawie jest 4, bo pamiętaj, wysokość, na którą policzyliśmy, to jest wysokość spadająca na podstawę, czyli podstawiamy 4 pierwiastki z 6. Tu nam się skróci i będziemy mieć, że nasze pole trójkąta to 2 razy 4, czyli 8 pierwiastków z 6. I to pole podstawimy pod ten wzór, co jest rzeczą bardzo, bardzo ważną. Czyli podstawiamy za pole trójkąta 8 pierwiastków z 6. Dalej za A podstawiamy sobie czwóreczkę. Za B i za C to są ramiona, podstawiamy dziesiątki podzielone przez 4R. Oczywiście czwóreczki nam się skrócą, no bo możemy tutaj skracać. I zapiszmy 8 pierwiastków z 6, to się równa 10 razy 10, to jest 100 nad R. Najprościej będzie obustronnie pomnożyć przez R, dzięki czemu będziemy mieć 8 pierwiastków z 6R, to się równa 100, no bo ta R nam się skasuje. No podzielmy sobie przez 8 pierwiastków z 6, no bo musimy tutaj wydobyć R'a, czyli wszystko inne się pozbyć, dlatego dzielę. I zapiszę, że R to się równa 100 podzielone przez 8 pierwiastków z 6. No pewnie już widzi, że będzie usuwać niewymierność, ale zanim ja chcę skrócić przez 4, tu będzie 2, a tu przez 4 25. Ja osobiście lubię skracać, nim usuwamy niewymierność, no bo wtedy mamy mniejsze liczby, prawda? Czyli pomnożę przez pierwiastek z 6 nad pierwiastek z 6. Czyli będziemy mieć 25 pierwiastków z 6 podzielone przez, i tu mam pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 6, to jest 6 i razy 2 to jest oczywiście 12. I tyle nam wyszedł, ile wynosi ten, jaką długość ma promień okręgu opisanego na takim trójkącie równoramiennym. Oczywiście jest to wyrażone w centymetrach, bo w zadaniu były jednostki. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie i w przybliżeniu, ile wynosi ten promień, no to możesz użyć kalkulatora, ale tak naprawdę dokładny wynik masz tutaj, bo na kalkulatorze to tak jakbyś chciał sobie tak dokładnie w miarę oszacować, czy to się może zgodzić. Wiesz, kalkulator jest rzeczą ważną, bo musimy z niego umiejętnie korzystać, ale kalkulator za Ciebie zadania nie rozwiąże, za Ciebie nie pomyśli. Ty musisz myśleć. Kalkulator to jest tylko narzędzie, żebyś Ty umiał skorzystać. Dobrze jest sobie oszacować, bo wtedy wychodzi Ci jakiś wynik i tak myślisz, no czy faktycznie ten promień tyle może wynosić. Ale oczywiście, jeżeli jesteśmy pewni, że mamy zadanie dobrze zrobione, no to kalkulator nam nie jest potrzebny do szczęścia w tym wypadku. Zadanie numer 6. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 6 pierwiastków z 2, zaś przeciwprostokątna ma długość 10. Oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. Oczywiście przygotowałam rysunek, no i zaznaczmy. Jedna z przyprostokątnych ma długość 6 pierwiastka z 2. Niech to będzie ta przyprostokątna, natomiast przeciwprostokątna ma długość 10. Zaznaczmy na naszym rysunku. Naszym zadaniem jest policzyć promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, czyli mała literka R. Mamy znaleźć promień okręgu wpisanego. Co to znaczy okrąg wpisany w trójkąt? To znaczy okrąg, który styka się ze wszystkimi bokami tego trójkąta w dokładnie jednym punkcie. Po prostu styczność w ogóle związana jest z pojęciem stykania się w jednym punkcie, prawda? Ja tego okręgu nie muszę rysować. Znowu dlaczego? Bo w tablicach jest gotowy wzór na to. Zresztą na lekcji na pewno też miałeś niejednokrotnie stosowanie wzoru. Jak policzyć promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny? Jest gotowy fajny wzór. A dodać B, czyli i dodajemy dwie przyprostokątne, od tego odejmujemy przeciwprostokątną i wynik dzielimy przez 2. To jest wzór na promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, ale uwaga, tylko prostokątny. No to spróbujmy sobie oznaczyć. Niech to będzie nasze A, niech to będzie nasze B, to wtedy to jest C. Oczywiście, czy tu będzie A, czy tu B, czy na odwrót, nie ma znaczenia, ale pamiętaj, C to musi być najdłuższy bok. To bezdyskusyjnie. Zatem, skoro tak, no to co robimy? No stosujemy twierdzenie Pitagorasa, czyli a do kwadratu dodać 6 pierwiastków z 2 i to w nawiasie bezdyskusyjnie do kwadratu i to się równa c do kwadratu, czyli u mnie 10 do kwadratu. No to skoro tak, to liczymy. A do kwadratu dodać 6 do kwadratu to jest 36, a pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, czyli będzie 36 razy 2 i to się równa. 10 do kwadratu to jest oczywiście 100. Czyli a do kwadratu dodać 36 razy 2 to 72 i to się równa 100. Czyli a do kwadratu to się równa 72, przerzucimy na drugą stronę, no to będziemy mieć 28. Skoro tak, jak ja to teraz pierwiastkuję, to mam, że moje A to jest pierwiastek z 28. No to liczbę 28 może tak szybciutko sobie rozbijemy, że to jest 4 razy 7 z tabliczki mnożenia, czyli nie musimy rozkładać na czynniki pierwsze, bo to może widać. Pierwiastek z czwórki to 2, a siódemeczka, no nie ma pierwiastka pięknego, więc zostawiamy ją tak, jak była pod pierwiastkiem. Czyli mamy 2 pierwiastki z 7. No i teraz już, skoro to mamy, no to liczymy nasze R. Czyli nasze R to się to moje A, czyli 2 pierwiastki z 7, dodać moje B, patrzymy na rysunek 6 pierwiastków z 2, odjąć moje C, patrzymy na rysunek 10 i podzielone przez 2. Absolutnie tego nie wolno dodawać. Popatrz, tu jest pierwiastek i tu jest pierwiastek, ale niestety są to inne pierwiastki, nie wolno dodać. Od tego trzeba odjąć liczbę, dziesiątkę nie wolno odjąć. Natomiast no fajnie by było jednak coś skrócić, bo widać tak aż byśmy tak chcieli sobie skrócić. Ale żeby móc skrócić, jeżeli masz w liczniku dodawanie bądź odejmowanie, musisz wyciągnąć przed nawias. No dwójkę, bo chcemy tą dwójkę skrócić. Czyli tak, jak zabiorę stąd dwójkę, to mi zostanie pierwiastek z 7. Dodać. Jak zabiorę stąd dwójkę do przodu, to tak jakby szóstkę podzielę przez 2, czyli mam 3 pierwiastki z 2. I jak zabiorę stąd dwójkę tak jakby do przodu, czyli podzielę przez 2, to mamy minus 5. No i nad 2. Te dwójeczki mi się skrócą pięknie, bo już mogę. I podaję wynik. Pierwiastek z 7 dodać 3 pierwiastki z 2 minus 5. To jest długość promienia okręgu wpisanego, tego malutkiego okręgu wpisanego w ten mój trójkąt, oczywiście prostokątny. To jest wynik dokładny. Jeżeli chcesz tak mniej więcej oszacować, użyj kalkulatora, żebyś miał świadomość i taką pewność, że zgadza się to z treścią zadania, bo czasem jak używasz inteligentnie kalkulatora, to możesz sam zauważyć, że gdzieś jest błąd popełniony, prawda? Bo coś mi za duży ten promień wyszedł, tak mi troszkę nie pasuje, nie? Wtedy się kapniesz, to sprawdzę sobie jeszcze raz, gdzie tam popełniłam błąd. Natomiast oczywiście, jeżeli robisz to poprawnie, no to kalkulator w tym wypadku również nie ma dla Ciebie znaczenia. Zadanie numer 7. Trójkąt równonamienny ma ramię długości 10 cm, zaś długość podstawy wynosi 14 cm, co zaznaczyłam na moim rysunku. Oblicz promień okręgu wpisanego teraz w ten trójkąt. Wiemy już po wcześniejszych zadaniach, że promień okręgu wpisanego oznaczamy małą literką R i bardzo proszę się tego trzymać. Oczywiście nie będziemy tego okręgu tutaj rysować, aczkolwiek, że jest to trójkąt równonamienny, to my już troszeczkę na ten temat wiemy, ponieważ ja mówiłam, że tutaj możemy ładnie zaznaczyć fakt związany z wysokością. Czyli wysokość poprowadzona oczywiście tutaj z naszego wierzchołka górnego pada ładnie na połowę, oznaczamy ją literką H, dlatego że w trójkącie równoramiennym ta wysokość zawsze pada na połowę. I teraz co ona nam daje? Otóż ta wysokość, jak ją policzymy, znowu da nam pole. A może jest taki wzór, w którym właśnie będzie występowała mała literka L? No przekonajmy się. Najpierw zacznijmy od tego, że policzymy sobie oczywiście tą wysokość stwierdzenia Pitagorasa, czyli h do kwadratu dodać 7 do kwadratu równa się oczywiście 10 do kwadratu. Zatem h do kwadratu dodać 49 to się równa 100. Jak ja przerzucę to 49 na tą stronę, no to oczywiście mam 100 i odejmuję 49, czyli mam h do kwadratu równa się 51. No i pasuje nam teraz to spierwiastkować, czyli h to się równa pierwiastek z 51. No moglibyśmy się zastanowić, prawda, czy dałoby się rozbić ten pierwiastek. No dałoby się to podzielić przez 3, ale tak się składa, że 3 razy 17 daje mi 51, a ani z trójki, ani z 17 nie ma ładnego pierwiastka. Czyli ten wynik to już jest wynik ostateczny, jeżeli chodzi o wysokość. Skoro tak, to wysokość nam się powinna dobrze kojarzyć z polem. No to spróbujmy napisać. Pole naszego trójkąta to będzie 1/2 a razy h, to nic dziwnego. Wzór przypominam ze szkoły podstawowej, czyli mamy 1/2 razy. W naszej podstawie mamy tutaj odcinek AB, który ma długość 14, a wysokość policzona spadająca na tę podstawę to pierwiastek z 51. Skrócimy sobie tutaj przez 2 i tu skrócimy przez 2, to jest 7, czyli pole naszego trójkąta to jest 7 pierwiastków z 51. No i teraz tak. Pamiętasz, robiliśmy wcześniej zadanie też z trójkątem równoramiennym i ja mówiłam, że był taki wzór na pole trójkąta równa się a razy b razy c podzielone przez 4r, ale uwaga, tam było r duże, czyli promień okręgu opisanego na trójkącie. Natomiast to jest r małe i z r małym też jest wzór na pole trójkąta. Pole trójkąta to się równa r małe razy p małe. I często młodzież nie wie, co to jest to p małe. Myślą, że to jest pole. Nie. Jak to jest pole, no to tutaj no głupio by było, gdyby też było pole, nie? Wiadomo, że tutaj pola nie ma. To p jest wytłumaczone w tablicach. Że to jest 1/2 z obwodu trójkąta. Zatem ja liczę najpierw małą literkę P, czyli 1/2, a mój obwód to będzie 10 dodać oczywiście 14. Czyli moje P to będzie 1/2 z, tu mamy 34. Czyli 1/2 z 34 po skróceniu, prawda, przez 2, no to mamy 17. Czyli mała literka P wynosi 17. Zatem podstawiam sobie to do mojego wzoru i tak samo to wrzucam, prawda? Czyli za pole trójkąta podstawiam 7 pierwiastków z 51. To się równa mała literka R, którą właśnie szukam, razy to moje 17. Ja uczulam bardzo swoją młodzież, żeby mi kropeczki nie zostawiali. Proszę tak zrobić, żeby kropeczki nie było widać. Czyli pomnóżmy, to będzie to 17R. No i podzielimy sobie przez 17, no bo w końcu ja chcę przecież tego era wyliczyć, to jest mój cel w zadaniu. Czyli zapiszmy 7 pierwiastków z 51 nad 17 i to się równa nasze r. Wiesz, tu się nie dziw, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt wyszedł Ci z pierwiastkiem. Promienie bardzo często wychodzą z pierwiastkami. Po prostu w trakcie obliczeń gdzieś właśnie stosujemy twierdzenie Pitagorasa i nie zawsze się cudownie, pięknie spierwiastkuje. Nie zawsze tu jest 9 i jak ja to spierwiastkuję, to 3, prawda? Czasem jest ten wynik z pierwiastkiem i on później jest uwikłany w pole, a później przez to pole uwikłany jest ten wzór, prawda? I później R wychodzi z pierwiastkiem. No tak po prostu bardzo często się składa. Mam nadzieję, że te zadania, które właśnie z Tobą rozwiązałam na tym spotkaniu, pozwolą Ci tak podejść bardziej bezpiecznie, ale też pewniej do tej geometrii. Szczególnie zwróciliśmy na tym spotkaniu szczególną uwagę na okręgi wpisane, okręgi opisane, na trójkącie równobocznym, na trójkącie prostokątnym, równoramiennym, ale również i inne i bardzo cenne informacje też były poruszane. Jeżeli chcesz z tą geometrią zacząć tak od początku, bo nie czujesz się pewnie, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.ajkamat.pl. Natomiast jeżeli czujesz się już pewnie z geometrii, ale chciałbyś sobie tak jeszcze powtórzyć, a może coś rozwiązać, to na mojej grupie na fanpage'u możesz pobrać sobie zestaw zadań powtórkowych z geometrii trójkąta i wyćwiczyć być może troszkę podobne zadania, a być może czymś jednak się różnią od tych zadań właśnie, które rozwiązywałam na tym naszym spotkaniu. Bardzo serdecznie zapraszam. Przede wszystkim ja zapraszam Cię do nauki matematyki. Matematyka jest bardzo ciekawa i matematykę da się zrozumieć, jak się tylko chce, pamiętaj. To jest dewiza. W przypadku uczenia się matematyki musisz chcieć zrozumieć. I naprawdę w życiu wszystko się uda. Może nie na piątkę, może nie na czwórkę, ale na tą trójkę na pewno Ci się uda, jak będziesz tylko chciał. A ja tymczasem zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.